Kampania Szczęśliwa Wątroba, Szczęśliwy Ty powstała, ponieważ jak się okazuje, bardzo mało osób w Polsce ma świadomość istotności wątroby w naszym organizmie, ma wiedzę na ten temat, gdzie ona w ogóle znajduje się w naszym organizmie i jak bardzo wiele spełnia funkcji, do czego jest nam potrzebna. Przeprowadziliśmy wspólnie z Instytutem Badawczym GFK badanie na temat tej świadomości Polaków co do wątroby. No i okazuje się, że około 20% Polaków nie wie, po której stronie w ogóle ma wątrobę w organizmie, nie wie, w czym nam pomaga, do czego służy i jakie spełnia funkcje, a spełnia tych funkcji ponad 500. Także dlatego właśnie powstała ta kampania, żeby edukować konsumentów, to jest jej główny cel, żeby pokazywać tą istotność wątroby, która jest nam tak samo potrzebna do życia jak serce i mózg. I na platformie tej kampanii szczęśliwawątroba.pl każdy może wypełnić taki ogólnopolski test wątroby, zadeklarować swoje zachowania prozdrowotne i sprawdzić, co pokaże mu test, czyli jaka jest jego świadomość istotności wątroby i jak jego wątroba, krótko mówiąc, się czuje. Także to też w jakikolwiek sposób zmusza do tego, żeby się nad tym głębiej zastanowić i żeby coś dla swojej wątroby zrobić. I te wyniki tego ogólnopolskiego badania posłużą nam też do takiego dużego raportu na temat wątroby Polaków. Test pokaże nam, czy powinniśmy na przykład udać się do lekarza, do specjalisty i coś z tym zrobić, czy według naszych deklaracji, to są deklaracje co do ilości spożywanych słodyczy, spożywanego alkoholu, to są pytania na temat naszej aktywności fizycznej, na temat tego, czy przyjmujemy jakieś leki i na tej podstawie dostaniemy taką krótką odpowiedź, czy jest super z naszą wątrobą, czy jest dobrze, ale należałoby się nad czymś zastanowić, czy faktycznie jest to już czas, kiedy trzeba by udać się do specjalisty.